Czołem! Witajcie, drodzy widzowie! Tym razem mamy nie kogo innego jak ulubieńca tłumów, Nercia, zwanego również Nerchio, ponieważ Nerchio, nie wiem czemu, przez wszystkich jest czytany jako Nercio, również przeze mnie, natomiast z tego, co słyszałem od widzów, sam Nercio życzył sobie, aby jego ksywa była czytana Nerchio. Być może. Nikt temu nie jest w stanie z obecnych zaprzeczyć. W sumie mogę go spytać na gadu-gadu po tym wszystkim, bo to dobry znajomy. Natomiast warto się zawsze takie rzeczy upewniać. Co więcej, pozwólcie, że skoro gra się dopiero rozpędza, a jest to Zerg versus Zerg, jeszcze nic się nie stało, opowiem wam anegdotę. Coś tutaj Red próbuje kombinować, natomiast Stefano ponoć nie sprawdził naszych buildów, nie wiem, o co im chodzi. Natomiast miałem profesora na uczelni, który na McLarena, który był tam autorem jakiegoś szeregu McLarena, zawsze mówił McLorina, czyli jakoś tak przekręca. Za każdym razem przekręca to troszkę inaczej. I ktoś kiedyś ze studentów zwrócił mu uwagę: panie profesorze, to się chyba mówi McLarena. A on na to: nie wiem, nie znałem człowieka, nie wiem, jak sobie życzy. A zatem w podobny sposób można powiedzieć, że Nerchio, Nercio również nie wiadomo, jak sobie życzy, zatem trzeba będzie to po prostu zweryfikować po grze. Dobra, wracając natomiast do samej gry, widzimy ekspansję ze strony Reta. Red jest graczem, który jest znany wręcz ze swoich ekspansji i robienia dron. Zawsze, gdy jest pytany o swoją strategię, mówi, że będę robił drony i zawsze będę robił drony. Drony, drony, jeszcze raz drony, co będziesz robił w kolejnym meczu? Więcej dron! A zatem taka jest główna taktyka i podejście do StarCrafta Reta. Pytanie, czy Nercio będzie to w stanie wykorzystać? Nercio poszedł przy spawning pool, jednak nie tak zupełnie szybki. Chciałbym waszą uwagę zwrócić na jeden bardzo istotny fakt. Zerg versus Zerg jest bardzo, ale to bardzo łatwopalnym pojedynkiem, gdzie często zdarza się, że tak naprawdę małe starcie, jakaś mała grupa banelingów gdzieś tam wciśnięta, wepchnięta, przeważają o całej grze, zatem muszą obaj gracze być tutaj szalenie ostrożni i uważać na to, co robią, żeby nie stracić za bardzo i żeby nie przegrać zbyt szybko. Red bardzo ryzykuje, biorąc tą szybką ekspansję. Pytanie, czy Nercio to wykorzysta? Red już ma spawning pool, niemal gotowy. Nercio już ma gotowy, co więcej, na mapie znajdują się zerglingi. Zerglingi na pewno położą troszkę ciśnienia. Pytanie, czy uda im się faktycznie zadać jakieś obrażenia prawdziwe, czy tylko postraszą Reta i zmuszą do postawienia spawning rollera, co tak czy siak jest jakąś formą zadawania obrażeń. No, zobaczymy. Nercio wbiega już do bazy przeciwnika, podgryza pierwsze dronki, natomiast są już na miejscu zerglingi Reta, niestety jest ich za mało troszkę. Co więcej, Nercio bardzo ładnie wdał się tutaj w walkę, natomiast pomagają Retowi jego drony, bardzo ładne i przydatne drony. No i Nercio musi się teraz wycofać, nie będzie w stanie zajechać przeciwnika tak już od razu. Przy okazji sprawdza, ok, on wziął ekspansję, ja też wezmę ekspansję, zatem spokojnie wszystko, obaj gracze do tego podchodzą, wyłącznie Red jakby na tym lepiej wychodzi, dlatego że ma już tą ekspansję działającą, kiedy Nercio dopiero będzie to wszystko budował. No i teraz widzimy już transfer dronek Nercia. Tak jest, mamy transfer dronek. Pytanie, czy będzie więcej zerglingów? Nie, Red idzie w banelingi i nie przeskakuje do Roachy, co też jest istotnym komunikatem, ponieważ niektórzy, idąc na skróty w Zerg versus Zerg, stawiają wyłącznie na Roachę z pominięciem banelingów, a banelingi są szalenie przydatne w momencie, kiedy przeciwnik idzie w mass zerglingi. Co więcej, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Roachy wcale nie są takie efektywne przeciwko zerglingom, jakby się mogło wydawać. Roachy świetnie blokują wszystkie czołki przeciwko zerglingom, świetnie przyjmują banelingi na twarz, natomiast nie są tak dobre, jakby człowiek chciał, nie są wcale cost effective, kiedy zostają otoczone. Tymczasem widzimy, już mamy kilka morfujących banelingów ze strony Reta. Nercio natomiast nie ma nigdzie swojego banelingu nesta. Nie widzę banelingu nesta żadnego. Czyżby Nercio chciał przeskoczyć? Widzimy banelingi morfujące dla Reta, natomiast są tam za późno. Dopiero jeden biega tutaj ze zerglingami, natomiast Nercio powinien z łatwością być w stanie sfokusować tego banelinga. No i przetacza się Nercio przez bazę przeciwnika. Widzi, co się dzieje dokładnie. Walczy tam z zerglingami. Jeden banelink wybucha, ale nie zadaje aż tak dużo obrażeń. Natomiast te zerglingi już również zbyt długo sobie nie pochulają. Ściągną
może jednego, dwóch robotników, nie za dużo obrażeń, tylko troszkę tutaj uszczypuje Nercio swojemu przeciwnikowi, no i Red wraca do swojego standardowego trybu, czyli jak widzicie, ok, był atak 9-10 dronek od razu, tak jest, to jestem ja, ja Red, ja robię dronki. Czym się specjalizujesz w życiu? Ja produkuję robotników. I to jest najgłębsza prawda życiowa i prawda o StarCraftie, którą Red już dawno temu poznał i zrozumiał. Co więcej, swoimi trzema zbrodniami idzie z mini kontratakiem. Oczywiście tam dronki bardzo szybko go pozbawią tego kontrataku. Co więcej, bardzo ładnie Nercio nie traci nawet ani jednego robotnika na obronę, a zatem bardzo ładnie tutaj wycofał, wymikrował tego jednego. No i zauważcie, jak bardzo równo są gracze w supply. Co więcej, odnoszę wrażenie, że Nercio robi to, o czym wspomniałem wcześniej, idzie prosto w rosze z pominięciem banningów. Musi być teraz ostrożny, ponieważ jeśli Red się zorientuje, Red również idzie w roacha, natomiast jeśli Red się zorientuje, że przeciwnik ma wyłącznie roacha, no armia złożona z masy zerglingów będzie tańsza i lepsza. Pytanie, czy Red zorientuje się na czas, ponieważ już Nercia już się znajduje w drodze, tak, ale Red ma rozstawione tutaj overloady, które jeszcze przez pewien czas nie będą ściągnięte. Szkoda troszkę, że ten jego Queen nie wychodzi przed bazę. Roach Warren już również skończone, no i idzie push Reda. Tymczasem na miejscu sporo zerglingów, zaraz dopadną, otoczą te roacze, tak jest. Red czeka na odpowiednią dużą grupę, otacza roacze, roacze w tym momencie są złapane w pułapkę, nie mają jak uciec, właściwie ten zestaw roaczy na pewno padnie. No, o, jakimś cudem tutaj próbują uciec, jednak nadal są dobijane i fokusowane, bardzo ładnie rozegrane przez Reda. Nercio tutaj też próbuje mikrować, trzeba mu to oddać, natomiast Red wychodzi na swoje po raz kolejny. Zatem jeśli sprawdzimy na zakładkę strat, no Nercio poniósł troszkę wyłącznie więcej, ponieważ 100 minerałów straty. Natomiast dokonuje bardzo to odważnego ruchu, kiedy jego przeciwnik bierze normalną ekspansję, Nercio decyduje się na ekspansję na złocie, co da mu olbrzymiego boosta ekonomicznego i szybko pozwoli wyskoczyć na prowadzenie przed swoim przeciwnikiem. Nercio na pewno jest jakby wyedukowany, jeśli chodzi o styl gry Reda, wie, czego może się po nim spodziewać. Zatem również wie, że nie należy pozwalać Redowi zbyt dużo wymakrować. Jednak Red masuje w tym momencie roacha, nie robi już tak dużo dronek. Zobaczmy, jak to wygląda. 57 do 47, to jest właśnie potęga Reda. 10 robotników już teraz prowadzi, pomimo tego, że gra na dobre się aż tak mocno nie rozkręciła. No, ale mamy kolejny atak. Nercio zadaje bardzo ładne, takie uszczypliwe obrażenia swojemu przeciwnikowi, dlatego że ściąga mu po jednym roachu tu i ówdzie, natomiast Red właśnie wyszedł całą swoją masą roachy i ściągnie roacha Nercio. Nercio nie będzie w stanie już za dużo zadziałać, jednak nie, ściąga, wygląda na to, że ściągnie tam jeszcze Queena, zatem udaje mu się zadać troszkę więcej obrażeń. Kilka robotników, bardzo ładnie Nercio wykorzystuje potencjał swojej armii, do ostatniej chwili jeszcze uciekając, ściąga kolejnego roacha przeciwnika, świetnie rozegrane ze strony Nercio. Pytanie, co dalej, jaki follow-up ma w tym momencie Nercio. Nercio łapie tutaj spinecrawlery, Red chce się chyba przycisnąć spinecrawler przez środek mapy, tak żeby zaparkować je na creepie u swojego przeciwnika, co wcale nie jest złym pomysłem w Zerg vs Zerg, ponieważ Zerg vs Zerg to jest matchup, w którym wszystko, ale to wszystko jest dozwolone. No i Nercio czeka tutaj ze swoją linią obrony, ma również sporo roachy. Tutaj Red będzie próbował ataku z dwóch stron, a zatem zobaczymy, jak mu to pójdzie. Nercio póki co z jednej strony odpycha, jest na pewno świadom ataku nadchodzącego z drugiej strony, jednak jego armia całkowicie angażuje się w walkę po tej stronie, tam gdzie są spinecrawlery, natomiast druga armia Reda przeciska się tam i wygląda na to, że zada potężne obrażenia ekonomiczne Nerciowi. Teraz dopiero Nercio cofa się do swojej bazy, tak by móc się przy tym wybronić, co na pewno Red wykorzysta, atakując z drugiej strony. Świetny multi tasking obu graczy, natomiast Nercio znajduje się w kiepskiej pozycji w tym momencie. No i co, cofnął swoją armię? Tak, cofnął po to, żeby móc wybronić się przed Redem tam, gdzie to kluczowe, tam, gdzie jest jego złota ekspansja, i bardzo ładnie mu się to udało. Natomiast stracił łącznie zbyt dużo robotników. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie, wcale nie. Proszę, proszę. Obaj gracze póki co bardzo równo sobie zadawali obrażenia. A zatem, no tak jak widzicie, Red jednym pushem załatwił to, co Nercio skubiał od samego początku, prawda? Nercio miał kilka takich ataków podlotowych, takich partyzantek, natomiast Red podleciał raza konkretnie z dwóch stron, rozproszył przeciwnika i dzięki temu wysunął się na prowadzenie. Zobaczymy, jak zagra Nercio. To jest bardzo młody, ale również obiecujący zawodnik. Widzi... nie, dobrze, za dużo tych groczy tam. Przydałyby się infestory albo hydaliski, natomiast trzeba być ostrożnym. Banning 1 załatwia właściwie całą grupę podlotową Nercia. No i Nercio po raz kolejny zostaje bez jednostek, bez zerglingów. Natomiast tam jego cała wielka armia wciska się na trzecią bazę Reda. I Red obecnie jest otoczony, co więcej, w gorszej pozycji, wydaje mi się. I tych roachów Nercia jest jakby więcej.
Wygląda na to, nie, jednak nie, Reta Roachy ostatecznie jest więcej. Tak to jest, kiedy idziemy na wymianę jednostek takich samych. Trudno powiedzieć nawet teraz, która armia wyjdzie na prowadzenie. Ja już powoli głos tracę, natomiast Nercio wycofuje się wreszcie. Chyba po to, żeby odgrodzić minerałami swojego przeciwnika jednostki, ale jednak Red fokusuje resztę Roachy Nercia, chociaż w tym ataku Nercio zadał potężne obrażenia, ponieważ zabił aż 20 robotników Reta. To są straty, które niełatwo przychodzą do wybronienia. Red natomiast już nadgonił wszystkie straty. To jest Red. Red stracił właśnie 20 robotników. Okej, spoko. Spoko, nie ma sprawy. Byłem na to przygotowany. Mam kolejnych 30 i w ten sposób Red świetnie wybronił się przed tym atakiem. Pomimo tego, że stracił robotników, to ta jego umiejętność produkowania dronek cały czas po prostu tutaj świeci. I pomimo straty tak olbrzymiej ilości robotników, Red nadal jest na prowadzeniu. No i Nercio po raz kolejny rusza z puszem, zobaczymy jak mu się uda. No tym razem armia Reta, jakby linia obrony Reta jest już troszkę przetrzebiona. Natomiast wszystko znowu sprowadza się do dwóch bardzo równych armii. Co gorsza, armia Nercia wcale nie jest. Nie, jednak Nercio bardzo ładnie rozstawił swoją armię, głębiej wszedł na terytorium wroga, ustawia swoją armię w taki ładny łuk, otacza armię Reta. Natomiast odnoszę wrażenie, że Red pomimo wszystko ma lepszą pozycję przez te minerały, które odgadzają Nercia. Do walki dołączył aż jeden zdeterminowany hydralisk. No i kolejny push Nercia ląduje po prostu jako papka, jako kebab usmażony. Natomiast Nercio jest w stanie poradzić sobie z takimi wydatkami, dlatego że kontroluje złotą ekspansję i to jest to, co mu się udało ugrać na samym początku i teraz to bezwzględnie wykorzystuje na swojego przeciwnika. Podleciał tutaj, co ciekawsze, podleciał tutaj i zadał kolejne olbrzymie straty swojemu przeciwnikowi, ściągnął mu kolejną dużą porcję robotników, zatem Nercio bardzo ciekawie gra Zerg versus Zerg, szczerze mówiąc. Nieczęsto widzimy takie taktyki, obaj gracze tak podlotowo, tutaj jeden atak, tam drugi, zadają sobie obrażenia. Red, no właśnie Red jest znany z tego, że nie ma aż tak dobrej kontroli armii, multitaskingu, głównie nadrabia tą swoją ekonomią, co wyraźnie Nercio w tym momencie wykorzystuje, wchodząc mu tam, gdzie tylko można, gdzie można zadać jakieś małe straty. Nercio po raz kolejny tutaj zauważy taką małą grupą, odciąga jakby armię Reta od tego, co się dzieje naprawdę, ściąga kolejne dronki, tutaj kolejny atak, kolejna grupa Roachy, nie tak duża jak armia Reta, natomiast Red nie może sobie ewidentnie poradzić z tym ciśnieniem ze strony Nercia. Nercio wykorzystuje słabości swojego przeciwnika bezwzględnie i zadaje coraz więcej i więcej obrażeń ekonomicznych. Myślę, że Red, jeśli szybko czegoś nie wymyśli, no widzimy, że Red chyba szykuje się do pójścia z kontrą, żebyśmy mieli base trade. Nie, jednak Red najpierw wyczyścił swoją bazę, dopiero teraz będzie atakował. Nercio zdecydowanie z inicjatywą, zdecydowanie na prowadzeniu, zatem bardzo ładnie rozegrane w tym meczu. Bardzo ładnie pokazuje, jak można grać Zerg versus Zerg. Niekoniecznie tak, jak robią to Koreańczycy. Tutaj również można wykorzystywać technikę rozpraszania przeciwnika. No i kolejne pójście. Tymczasem Red nie ma aż tutaj tyle jednostek gotowych do obrony. Będzie musiał wycofać swoją armię, która znajduje się tutaj. No, pytanie co? Nercio znowu fokusuje dronki. Bardzo ładne zagrania. Tymczasem kolejna bitwa. Odnoszę wrażenie, że i tę bitwę Nercio przegra. Ale coś podpowiada mi, że pomimo tego, że Nercio straci te jednostki i tak w jakiś sposób wyjdzie na swoje. Widzimy kolejną grupę podlotową? Nie, nie ma nigdzie. Nie, jednak są cztery Roachy. Właśnie szukałem tych Roachy. Jest kolejna grupa podlotowa wysłana, by zadać obrażenia. No i Red właśnie traci. No jakby jednostki za jednostką, no właśnie ile reinforcementów padło, aż cztery hydraliski, które wcale nie są takie tanie, padły od tych ataków. Nercio w ten sposób, zobaczmy jak to wygląda na zakładce strat. Pomimo tego, że armię za armią traci, to jednak na zakładce strat jest bardzo, ale to bardzo równo. Co więcej, to Nercio teraz ma więcej robotników, bardziej rozbudowaną ekonomię niż Red, co jest wręcz nieprawdopodobne. Natomiast widzimy już kolejny atak, kolejna grupa podlotowa Roachy. Bardzo fajnie, świetnie podoba mi się ten styl gry. Nercio wykorzystuje uformowanie terenu. Widzi teraz, że jego armia została złapana w pułapkę. Red będzie w stanie wykończyć resztę armii Nercia. Nercio właściwie nie ma zbyt wiele do gadania, fokusuje dronki, fokusuje Queena i czyżby miał jakoś uciec? Przeciska się pomiędzy gazem, a pomiędzy ścianami tego klifu, natomiast jest łapany ze wszystkich stron przez jednostki Reta, no i co więcej, wciska się Retowi do głównej bazy, jak już jechać to po całości, niszczy właśnie budujący się upgrade, fokusuje kolejne dronki, czy sfokusuje Hydralisk Den? Nie! Fokusuje Queena, sfokusuje Spawning Pool, co będzie olbrzymim ciosem dla Reta? Nie! Również nie, zatem przechodzi sobie, robi po prostu przemarsz armii czerwonej przez terytorium wroga, no i doskonale odciąga Reta,
od tego, co jest naprawdę ważne, czyli od drugiej grupy atakowej, której zmierza tam. Pytanie, czy ta grupa wie? Nie? Te to są tylko overlordy, a zatem Red znajduje się w poważnych tarapatach teraz. Kolejna grupa atakująca. Nercia chyba zaraz sfokusuje tam ekspansję. Co więcej, teraz to Nercia jest więcej, a zatem bardzo ładnie wszystko wykorzystuje Nercio na swoją korzyść i Red czuje, że to jest moment, w którym nie może sobie pozwolić na dłużej taką grę, ponieważ to Nercio jest szybszy. Nercio ładniej tutaj zagrywa. Red decyduje się na base trade. Idzie wszystkimi swoimi jednostkami na trzecią bazę. Nercia jednak myślę, że za późno. Nercio wygrał tam właśnie jakieś 40 tysięcy roachy i roachy fokusują wszystko, co tutaj było z przodu. Natomiast z tyłu są hydraliski, które są szalenie groźne, ponieważ mają niesamowity DPS i armia Nercia znajduje się obecnie mocno przyciśnięta, natomiast jest jej więcej, coraz więcej. Natomiast Redowi powoli kończą się zasoby, skończył się gaz. Nercio ma całkiem dobre zapasy, co więcej, Nercio chyba to starcie wygra, pozbył się hydralisków, pozbył się roachy. Natomiast Red ma lepsze upgrade. Jak Red w ogóle mógł przegrać to starcie, to się chciałbym zapytać. Red pomimo tego, że miał mocniejszą armię, tak jest, widzi, okej, nie mam już zasobów, mam coraz mniej zasobów robotników i Red stwierdza, nie udało mi się z tym pushem, kończy grę, mówi GG i wychodzi. Nie mam pojęcia, jak przegrał tego pusha, jednak pięknie rozegrane ze strony Nercia.